Hello wszystkim, z tej strony PG, chociaż nagrywam, tak, nagrywam, a to jest już, o cholera, zapomniałem zobaczyć, piąta sesja zgaduję i 15 epizod też zgaduję, przynajmniej epizod chyba jest dobrze, tak więc no, dzisiaj jest poniedziałek, taki trochę wyjątkowy dzień na nagrywanie Elfa, ponieważ... No, wynikło parę takich spraw i wyszło, że dzisiaj zostaję w domu i pomyślałem sobie, czemu by produktywnie nie wykorzystać tego dnia i nie nagrać Let's Playa z Persony 3. Ponieważ no, z The Walking Dead mam zamiar nagrać w środę i nie chciałbym zmieniać mojego planningu. No i przy okazji też zauważyłem w ostatnich odcinkach, że jakość nie była taka jak trzeba, więc trochę się tym pobawiłem i mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Tak więc, co będziemy robić dzisiaj? Będziemy siedzieć w Tartarusie, ponieważ ostatnia tartarusowa sesja była do niczego. Przez tego jegomościa. No ale przy okazji dostaliśmy parę leveli. Jak tam przedmioty przy okazji. Ja parę person też dostałem. Balm of Life jeden został i Revival Beat też. Mam chociaż trochę kasy? No. Tak więc wrócimy teraz do akademika i pouzupełniam wszystko. Tak. Tak jest, wracam do akademika, więc... ten... Zmęczony? O! Maciek, mam wielką prośbę... skierowaną w twoim... Chyba wiem, o co chodzi. Chodzi o drużyny sportowe. Nikt nie chce do nich dołączyć. Ten... Trener mówi, że potrzebuje więcej ludzi. Skoro nie jesteś w żadnej drużynie, Maciek, może... Nie masz zbyt... musisz mieć dużo czasu w twoich rękach, czyż nie? No raczej, no, zależy. Cały czas tylko siedziałem przy tych książkach, w sumie może... Trochę rozrywki mi się przyda. Między biegaczami kendo, a pływakami. Czy jest coś... musi być coś, co cię interesuje, czyż nie? Proszę, dołącz do czegoś. Do jakiegoś klubu. Pani Toriumi ciebie błaga. Wygląda na to, że nie pozwoli ci, że nie zostawi cię w spokoju, póki się nie zgodzisz. Coach Potatoes, obieranie ziemniaków? Nie. Tak więc no, skoro te drużyny otwierają nam kolejne socjalinki, to dołączę do czegoś, co bym z chęcią chciał sam dołączyć, no nie. Jak biegacze, to z bieganiem to zawsze, kurde, miałem problemy. Kurde, 200 metrów nawet nie potrafię przebiec. To pewnie dlatego, że moja kondycja jest taka słaba. Kendo mnie bardzo interesuje, bo zawsze chciałem machać tymi całymi wielkimi mieczami i rozpierdzielać moich przeciwników. A pływanie, no w sumie mimo tego, że kondycję mam do dupy, to jestem całkiem dobrym pływakiem. Chciałem powiedzieć dobłym, ale całe szczęście się poprawiłem. No więc kendo, ponieważ... To pasuje do mnie. Używam mieczy, czyż nie? Naprawdę zrobisz to? Dziękuję, tak. O, darmowa przekąska. O, nie zwracaj uwagi na to, co powiedziałam. Więc czy pójdziesz zobaczyć się z drużyną po szkole i powiesz im, że chcesz do nich dołączyć? No pewnie. Pewnie, kendo. Skoro nie masz wyboru, poszedłeś do sali gimnastycznej. Raczej jako, że nie masz wyboru. Gekodan High School Gimnazjum, czyli sala gimnastyczna. O, Krzywa Morda Sensei, to jest Maciek Łupiński, będzie dołączy dzisiaj do waszej drużyny. To jest Yuko, nasza menadżerka. Cześć, jestem Yuko Nigishikaki, miło cię spotkać. Jesteś juniorem, czyż nie? Skoro jesteśmy z tego samego roku, możesz po prostu mówić na mnie Yuko. Oczywiście. Hej, Kazushi. Tak jest. To jest przyszły kapitan tej drużyny. On jest świetnym atletą i zalicza wielkie, dobre wyniki na różnych konkursach. Jesteście z tej samej klasy, czyż nie, Kazushi? Pilnuj tego nowego kolesia tutaj, co nie? Bo zaraz nam zapierdzieli wszystkie nasze drewniane miecze. Totalnie bym to zrobił. I zrobię tak.
Jesteś kolesiem, który przyszedł z Yukari Takebu pierwszego dnia w szkoły, czyż nie? No, kurde, wy ciągle o tym gadacie. Jesteś praktycznie bardzo sławny. No, ja mam tylko... No, na głównym kanale już mi 6K stuknęło. Ale jeszcze nie jestem wcale aż taki sławny. Justin Bieber się przy mnie chowa, ale... Jestem Kazushi Miyamoto. Pewnie widziałeś mnie nieraz, czyż nie? Tak! Więc długa historia, opowiem długą historię, skrócę tą długą historię, od teraz jesteś mój po szkole, co nie zabrzmiało w ogóle dwuznacznie. Tylko dlatego, że dołączyłeś w środku semestru, nie znaczy, że będę, że pójdę na tobie łatwo, czy tam, że dam ci fory. Zaprzyjaźniłeś się z Kazushim i dołączyłem do drużyny Kendo, tak jest. Lubię długie miecze. I mówię to dosłownie, nie w żadnym dwuznacznym znaczeniu. I znowu we mnie strzelają ci snajperzy do jasnej ciasnej, wszędzie muszą mnie trafić. Uff. W sumie to nawet zapomniałem o tych klubach drużynowych. Chariot, no dobra. Teraz będę mógł dostawać expa za persony z tej arkany. Skoro dzisiaj jest nasza pierwsza praktyka, po prostu twoja pierwsza praktyka, to po prostu rozejrzyj się i po prostu idź do domu. Ćwiczymy w poniedziałki, w Tuesday, czwartki chyba i piątki. Zaraz, Tuesday to wtorek czy czwartek? Tuesday to wtorek. Nie ma żadnych ćwiczeń w dniach przed testami. Bądź upewnij się, że twój strój będzie gotowy na następny raz. Ja właśnie nie mam tego stroju. Po rzuceniu okiem decydujesz się wrócić do akademika, cholera jasna. Jeszcze chciałem prezent od Mitsuru dostać. Cześć. No więc, ja jestem zmęczony. Jak reszta pewnie też. O, ty dobrze się czujesz. Akihiko też zmęczony. No więc, co tu zrobić teraz? Kurde, miałem na zakupy pójść, ale mi przeszkodzili niestety. No to pójdziemy do Tartarusa jutro. Jak to wykombinować? Dam dla Akihiko ją bigon, ponieważ boję się, że następnego dnia zachoruje czy coś. To by było do dupy, ponieważ potrzebujemy go. Gdzie jest ją bigon? Jest. Tylko na mnie? Do dupy. A mogę pójść wieczorem? Mogę wychodzić wieczorem, akurat do tego sklepu. Dobra. Nie, zaraz. Tędy. Paulownia Mal. W sumie to powinienem jeszcze trochę poeksplorować to miejsce, bo... Dobra. Czas zrobić to, co trzeba zrobić. Posprzedawać śmieci, co nie tylko. Nie mam zbyt dużo, ale powinieneś znaleźć coś, co potrzebujesz. Mam jakieś nowe rzeczy, rozejrzyj się. Dobra, najpierw sprzedam. Spadaj. Ta, sprzedaj. O, no właśnie, chwila. Akcesoria też mogę... W sumie nie jestem pewien, czy te akcesoria do czegoś są. No bo to są te przedmioty, które w cudzysłowie nic nie robią. Które nasze postacie mają od samego początku, ale... Mam wrażenie, że może nam się do czegoś przydadzą, więc ich nie będę sprzedawał. Tak więc no... Bądź co bądź, armory trzeba sprzedać niepotrzebne. Może coś jeszcze z przedmiotów? Jest coś drugiego? Enables escape from dungeon. O, beat chain to nam się przyda. Szczerze mówiąc... Mogę to sprzedać. 4000, teraz potrzebuję pieniędzy. Jestem biedny i potrzebuję każdego grosza. Na pewno jakiś wielki błąd popełniam. Gwarantowana ucieczka od większości walka. W sumie tak jak mnie ubiją, to ubiją, nie? Już raz się przekonałem. Albo raczej 6. No więc... Akcesoria. Trzeba dla Akihiko kupić coś. Black Pants, Speed Pants. Oczywiście, że od HP. 3000. Niech będzie. Tak jest.
Chociaż wszystko działa, działa. Dobra. Weapon. Nie, stop, stop. O, 39 na 55, ale mi atak wskoczy. Tu też, o ja pierdziele. Ale ja się boję, że jeżeli za bardzo będę szalał z ekwipunkiem, to później będę miał problemy z uzdrowieniami. Ale dobra, chociaż sobie miecz kupię. Ta. W sumie ten all-out attack zależy od naszych broni, więc... Tak. Plus 17. Kurde. 9200. Nie, wiesz co, Junpei, to będzie kara za to, że z nami nie poszedłeś wcześniej. Spadaj. Ciebie mogę sprzedać. Ciebie też mogę sprzedać. Ten sklep z antykami jeszcze obczajmy. Mam nadzieję, że nie będzie zamknięty. O. Od 9. No to co mi kurde mówiliście, że on otwarty jest czy coś? Pójdźmy kupić jakieś leki. Dobra, nowe rzeczy ma. Mepatra Jemmy Medical Powder, to nam się przyda. Ale nie mamy też tego. Od wskrzeszania za bardzo. Revival Bill. Czy Medical Powder? W sumie... Chwila. Yukari, kurde. Kiedy uczysz się jakiegoś nowego ataku uzdrawiającego? To raczej nie jest atakiem, ale... Charm D. To nie jest to, co myślę. No to w takim razie... Parę Revival Bidów i parę tych... Medical Powderów i będzie git. Ile? Na ile mi starczy? 11! Łacie, ja cię kręcę! Nie jest wcale aż tak źle w takim razie. Revival Beady chyba są tańsze, nie? Więc kupię więcej nieco. Niech będzie 6. 7. No i git. Kurde, czemu mi ludzie nie mogą po prostu dać żadnych pieniędzy? Kurde, Mitsuru jest bogata. Czemu ona nie ze swoich pieniędzy nie może nam niczego kupić? Nie, to wszystko musi być z mojej kieszeni, ja pierdzielę. Chociaż medicine powinienem kupić, nie. Nie ma niczego odespeczysz, nie? Nawet jeśli by było, to już bym nie kupił. Chyba, że... Patra Gem. Mam 6, więc jest okej. Dobra, spadam. No to w takim razie coś możemy zrobić, skoro tu już jesteśmy. The Blue V, co to jest? Healing Shop. Chagall Cafe. O, 500 jen. Ta kawa nam podwyższy urok osobisty, ale pieniędzy nie mam. Nie. Chwila. Moment. Work. Mogę tu pracować, ale nie. Wiecie co, wrócę do tego, do akademika, bo źle się czuję i tak dalej. Pójdę spać. Bo boję się, że jeszcze jutro ja zachoruję. Siema. Hym? O, nie wyglądasz zbyt dobrze. Czy jesteś zmęczony? Powinieneś wrócić do twojego pokoju i przespać się przez resztę dnia. Nie przesadzaj z tym wszystkim, jeżeli nie czujesz się zbyt dobrze. Wiem, rozumiem. Ale ja nie jestem zmęczony, nie jestem chory. Moment. No, jestem zmęczony. Dobra. Kutsuki, co ty powiesz ciekawego? Jestem trochę rozczarowany Fuką. Ja też trochę jestem rozczarowany Fuką. Jest dość trudno znaleźć kogoś, kto ma potencjał. Czy czułbyś się bezpieczniej, mając więcej członków drużyny? Oczywiście, że tak. Całe szczęście Akihiko dołączył ponownie do naszej drużyny. No właśnie. Wy co powiecie? Jaka szkoda, jej imię to Fukayama Gishi, czyż nie? Byłoby miło, gdyby dziewczyna, która jest w tej samej klasie co ja, do nas dołączyła. Znaczy w tym samym roku, powiedzmy. Siema, ty gnomie. No, chłopie, moja persona jest coraz silniejsza. Jest naprawdę dobra w fizycznych atakach. No, bardzo nam to zademonstrowałeś ostatnio. Ale jej skille za bardzo się nie zmieniają.
Czy to dlatego, że moje stopnie są tak niskie? Ej, nie wiedziałem, że ty masz też umiejętności. Ha, ja tylko żartowałem. Ach, teraz mam depresję. Nakręć o tym filmik na YouTubie, na pewno dostaniesz 1 000 000 subów. Oprócz umiejętności elektrycznych wygląda na to, że moja persona może używać tylko i wyłącznie debuffów. Debuffy są bardzo użyteczne. Siła nie jest jedyną rzeczą, która wygrywa walki. Nie mogę uwierzyć, że moja persona właściwie mnie czegoś uczy. No i git. A gdybym tak poszedł do toalety? O bogowie! Bądźcie za mną! I? Nie czujesz się zbyt dobrze, okej. Okay. Akihiko, jeżeli kurde zachorujesz jutro, to nie wiem co ci zrobię, ukatrupię ciebie. Ech, potrzebujemy dojść do tej zasranej bariery. Przed kolejnym bossem. Szkoda, że po prostu nie mogę im powiedzieć, że idźcie wcześniej spać, to... bo jutro idziemy do Tartarusa. Siema chłopie, co myślisz? O czym? O Fuce Yamagishi oczywiście. Nie przestałem wierzyć w to, że dołączy do naszej drużyny. Chłopie, jej twarz wygląda tak znajomo. Czyli wygląda dość słabo, ale to tylko po prostu powoduje, że chcesz ją chronić, wiesz? No i co z tego? W sumie może pójdziemy dzisiaj z kimś, no, połazić. Nareszcie chwila na odpoczynek, ale nie, bo ciebie zaczepiają. Hej, muszę z tobą pomówić po szkole, chłopie. No cóż, to nie musi być dzisiaj, ale chłopie, jestem taki zdenerwowany. Uspokój się! Poćwicz Rasengana, to zawsze pomaga. Nie teraz, powiem ci później wszystko, dobra? Daj mi znać, kiedy będziesz miał trochę czasu, chłopie. Na razie! Genji wygląda na zdenerwowanego. Coś musi się stać. Coś musi się dziać po szkole. Tak jest. O, siema Maciek. Pilnujesz dzisiaj klasy? Chcesz ze mną pobiegać przed lunchem? Pewnie. Serio? No to chodź, się przygotujemy. Chwila. Nie mamy wystarczająco czasu. Sądzę, że po prostu zostawię moją energię na ćwiczenia. Przyjdziesz, czyż nie? Na razie. Wygląda na to, że Kazushi jest podekscytowany. Wcale nie jest dwuznaczne. Może powinieneś pójść na ćwiczenia kendo po szkole. No pójdziemy, kurde, poczekajcie. Ja pierdzielę, najpierw najważniejsze trzeba zrobić. O. Tak, nieważne. Chociaż w sumie... czemu by i nie tłumaczyć tego, co oni pierdzielą? Na tej lekcji... nie będziecie się już martwić, tam zmartwienia wasze odlecą. To jest psychoterapia przez magię, zajebiście. Chcesz, żebym ci pokazał moją magię? Spalę cię mojej magii. No dobra, wszyscy, bądźcie bardzo, bardzo cicho. Żadnego rozmawiania, cisza. Byliście naprawdę, jakby to powiedzieć, zaskoczeni, słysząc, że mówię o magii? No cóż, to było... no cóż, to jest coś, zaproponowałem to niedawno, więc to nie jest jeszcze zbyt dobrze znane. Oto co chcę wam powiedzieć. To ci, którzy uwierzą, będą uratowani. Jesus Christ, świadek Jehowy. Uczcie się ciężko i ja będę mógł wasze mózgi zupgrade'ować, hehehe. No więc zacznijmy nasze pierwsze kazanie. O podstawach magii. Kto może używać magii, a kto nie może? To będzie nasz punkt początkowy. Niektórzy z was mogą myśleć, że magia pozwala wam zrobić absolutnie wszystko. Robić kawały, krzywdzić waszych przeciwników, co jest prawda. No, po raz kolejny mogę to udowodnić. Jeżeli w ten sposób myślicie, wtedy nigdy nie nauczycie się magii. Po raz kolejny mogę to zademonstrować. To prawda dla wschodniej i zachodniej sztuki magii. Ci, którzy mają czarne serca, będą albo będą, jakby to powiedzieć, powerless.
nie przeciwstawił się jej czy coś, albo zostaną rozpierdzieleni na amen. To jest jedna rzecz, która nie może być zapomniana, ucząc się magii. To jest mistrz. To w sumie nieważne, nie obchodzi mnie to. Ale ja pierdzielę, ale on gada. Tak, tak. Nasze akademiksy muszą wzrosnąć. Jej! Ja pierdzielę, ja to jestem... no dobra. Najważniejsze. Mitsuru, gdzie jesteś? Faculty Office Hallway. Proszę, bądź tu. Jest! Dawaj mi mój prezent! Może się ze mną umówisz? Łupiński, widziałam twoje rezultaty z egzaminu. Dobra robota. Proszę, oto jest od przewodniczącego. To jest nagroda za efektywne balansowanie szkoły i walki. Dostałem... O! Dostałem karty! Ja pierdzielę! Dziękuję, Mitsuru. To jest jeszcze lepsze od randki z tobą. Zaraz. Nie, 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 nie. A właśnie. Akihiko, przysięgam... Dla Boga, że jeżeli będziesz chory... O, jesteś zmęczony, dobra, jest. Dam ci ją Beyond Begone i będzie dobra. Dobrze. Przy okazji, item. Co to za karty? Gdzie one są? A, jest, tutaj. Page of Swords, Page of Cups. No, jak widzicie, to te karty są używane do zwiększenia tych statów naszej persony, ale ja będę je trzymał, ponieważ przydadzą mi się później. Nie będę ich umarnował od razu. No i przy okazji, no, tak jak powiedziałem, to jest jeszcze lepsze od randki z dziewczyną. Karty z Pokemonami. Nawet Feraligatra nie było, do jasnej cholery. Pogadam sobie z Kenjin. On mnie pocieszy, chociaż nie. Ja się mu pochwalę. Gdzie to, gdzie nasza klasa? Zrobię tak. Siema, chłopie. Dostałem pokemonowe karty od Mitsuru, pewnie mi zazdrościsz. A przy okazji, a czy słyszałeś o naszym królu szkolnym królu smakoszy? Wiem, kto to jest, ale mnie on nie obchodzi. Słyszałem, że wie więcej o żarciu niż ktokolwiek inny. Ludzie zawsze pytają go o rekomendacje o to, gdzie jeść. No cóż, ja jestem... ja jestem obeznany w kluskach, więc... nic nie może mi powiedzieć o ramen, czego już nie wiem. Ponieważ no... Dobry fan Naruto zawsze żre tylko i wyłącznie ramen na obiad, na śniadanie, na kolację. Cóż, słyszałem, że idzie, że chodzi do Hagakure i zamawia ryż, ryżowe coś tam, żarcie, co za debil. Cóż, myślę, że jest bardzo, myślę, że bardzo mocno lubi kanapki teraz, więc zawsze chodzi przy palownia mor. Jestem ciekaw, kto to jest. To nawet mi mówisz o jakimś kolesiu i nie wiesz, kto to jest. To Kenji, no serio. Dobra, yo, chcę z tobą pogadać na chwilę. Nie martw się, to nie zajmie długo, mam nadzieję. Tak jest, tak jest. Przy okazji, nareszcie zobaczyłem mniej więcej, jak te social linki działają, ale to wytłumaczę, jak będziemy już w Tartarusie. Cóż, sądzę, że będę musiał ci to kiedyś powiedzieć. Chodź tu na chwilę. Tak naprawdę wolisz Bleach? Gekudan High School, pierwsze piętro. Korytarz pierwszego piętra. Hej, dzięki, że przyszedłeś, chłopie. Czy możesz tu na chwilę poczekać? Czemu? Ej, nie bój się, chłopie. Chcę zapytać pani Kano na... Chcę po prostu dzisiaj zapytać pani Kano o to, że lubi Naruto. Powodzenia. Dzięki, chłopie. Właśnie, zaraz, za niedługo znajdę sobie nową dziewczynę. Wygląda na to, że Kenji jest szczęśliwy. Dobra, chłopie, let's go! Kenji uciekł. Wybiegł raczej. No i? Trzymam kciuki, chłopie. Mam nadzieję, że też lubi Naruto. Hej, men, słuchaj tego. Powiedziała tak, możesz to uwierzyć? Powiedziała tak! Zaraz, jak miałem ją... Ją zapytać, ona zapytała mnie, czy chciałbym może jakieś korepetycje. Korepetycje, chłopie! No... Dobra. Korepetycje polegające na oglądaniu Naruto. Kenji jest w swoim własnym świecie. Chłopie,
Naprawdę, dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo mocno za nie pamiętam, jak się po polsku dokładnie to mówi, ale wygląda na to, że Kenji udało się zapytać pani Kano na randkę i twoja relacja jest teraz silniejsza. I snajperzy mnie zaatakowali, to oznacza, że jest dobrze. Rank 4. Hell yeah. Zaprosiła mnie do jej domu, chłopie. O rety, nie mogę się doczekać. Nie jestem na to gotów. Prawdopodobnie nie powinienem za bardzo... posuwać się za daleko z nią dzisiaj, no nie? No ale... No wciąż ona jest dorosła, więc... Kenji gada ze sobą i nie wygląda na to, że... Nie wygląda na to, że zamierza przestać. O hej, Maciek, jesteś wciąż tutaj. Wybacz, chłopie, muszę już iść. Nara! Nara, Kenji! Pamiętaj! Załóż na sobie najlepsze ubranie, jakie tylko możesz założyć. Pomarańczowy dres, opaskę na czoło. Narysować kredką jakieś te... na policzkach wąsy i przemalować włosy na blond. I pamiętać o mówieniu Date Bayo. Ściemnia się, więc zdecydowałeś wrócić się do akademika. Żeby ktoś dobrze się dzisiaj czuł. Witaj z powrotem. To jest dziwne. Liczba ofiar wygląda na to, że liczba ofiar znowu się zwiększa. Wygląda na to, że zmniejszenie było tylko i wyłącznie tymczasowe. Czy to znaczy, że nieważne ile cieni pokonamy, to ich będzie po prostu coraz więcej? W takim razie, czemu w ogóle walczymy? Jeżeli niczego nie będziemy robić, wtedy wszyscy ewentualnie dołączą do zagubionych. Będą na tej wyspie i będą głównymi bohaterami tego serialu. Nasze starania zapobiegły od nasilania się tego kryzysu. Myślę, że masz rację. Wiesz, to jest dość dziwne, jeżeli o tym myślisz. Jeżeli nie moglibyśmy używać naszych person, wtedy całe miasto byłoby zalane całe tylko i wyłącznie zombiakami. Resident Evil by było wtedy. Ja bym wziął moją pukawkę i bym wszystkich zastrzelił. No dobra, status. Jak wszyscy się miewają? Mogłoby być lepiej. Akihiko damy temu tego Yon Be Gone. Mam nadzieję, że to da... że zrobi to swoje. Dobra, niestabilny. Status. Wszyscy mogą pójść, dziękuję. Tego mi było trzeba. Czuję się tak zajebiście. Dobra, próba Tartarusa numer 2. Mam nadzieję, że teraz nam lepiej pójdzie. Ja pierdzielę, ten tonik jest naprawdę dobry. Kwaśny, ale dobry. Ej, a czemu Akihiko z nami nie jest? Siema. Z jakiegoś powodu jestem zmęczony. Nie obchodzi mnie to. Spróbuję dać z siebie wszystko. Z siebie wszystko raczej, dobra. Jak już czujesz się lepiej? Let's get going. Done. Okej, więc tak. Zapisujemy. Czy to wszystko, co chciałem zrobić przed tym, jak pójdę do Tartarusa? Chwila, wszystkich uzbroiłem, tak mi się wydaje. Persony połączyłem, mam Jacka Frosta teraz. Czy mogę mu coś dać? Chwila, jak tam requesty? Quest. Muscle drink, to chyba mamy. Lead medal. Okej, i Juzumaru. To się znajdzie ewentualnie. Tak więc... dajmy ten muscle drink dla Elizabeth i tyle. Chyba mamy, tak mi się wydaje. Check requests. Wygląda na to, że... no, dobra jest. Och! O, ja cię! Nigdy nie spróbowałam jeszcze muscle drinka. Czy to jest bezpieczne? No cóż, masz moje podziękowania. Nie mogłam się doczekać, by go spróbować. Proszę, zaakceptuj twoją nagrodę. Dark Jacket. W sumie dobrze, że zbroi nie kupywałem. Undertaker Quest. Może by tak coś, co wypada z przeciwników. Jack Frost z Dio. Kurde, Dio nie mam. Gdyby ten był otwarty, sklep jubilerski, to mógłbym zamienić te całe moje klejnoty Lenny Face na Dio. Pewnie by coś było takiego.
Ale dobra, stary dokument, trzy stare latarnie. Phantom Mage to te skurczybyki. Wiecie co? Za umugi water niech będzie. Dobra. Postaram się to zrobić. Let's go. Jeszcze raz zapiszę, ponieważ nie chce mi się znowu... Boję się, że jak ten, że jak padnę i po prostu zapomnę, no nie, co jest, co powinienem jeszcze zrobić, więc lepiej zapisać teraz to, co już mam zrobione. Okej. Gdzie jest najbliższy checkpoint? Zgaduję, że na 20 piętrze dopiero. Jak się miewasz, Juntai? Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. A, tu mówisz cały czas o tym sklepie. W sumie, tak jak powiedziałem, ja też dobrze by było mieć coś takiego. Więc tak, Dark Jacket. Plus 30. O, to zimowy strój dla mnie. Czy to, chwila, czy to oznacza, że będę, że mój wygląd się zmieni? Shit, zmienił się! Okej. Plus 30 SP. Przyda mi się. Szkoda, że chociaż może zejdę na dół, zdrowię się i wejdę jeszcze raz. Tak jest. Ponieważ jestem taki ostrożny, mam nadzieję, że mi kasy starczy. Heal. O, 300! Jeszcze nigdy w życiu aż taki biedny nie byłem. W sumie jestem ciekaw, ile te 2 jeny na złotówki. Ile to będzie na złotówki? Jestem ciekaw. Na pewno grosza nie będzie to nawet warte. Dobra, Junpei, słuchaj mnie. Teraz będziemy cię levelować. Niech to! Moment. Split up. Bierzcie go. Gdzie kurde, Yukari, leziesz? O. Dobra, regroup. O! Znaw Sol, dziękuję. To była tu jakaś skrzynia? Nawet nie wiedziałem. Kurde, gdzieś ty pobiegła, ja pierdzielę, Yukari, ogarnij się. Ach, chodź tu, chodź tu. No, tak w sumie to teraz może powiem, dlaczego ja dzisiaj akurat w domu siedzę. A mimo tego, że powinienem być gdzie indziej. Tuż no, by to powiedzieć, problemy z komunikacją miejską, 2 exp, jak dużo. W sumie kiedy Junpei dostanie następny level? 261, no te 2 expa bardzo mocno nam pomogło. Chodź tu. W sumie wiecie, zawsze shuffle time może nam się trafić czy coś. Brakuje mi tych krytykali. O, Akihiko dostał krytykala, dobra jest. Dawać mi kasę. Chyba nekomatę już mam. Hell yeah. 700, zawsze coś. Chwila, przy okazji, persona. A nie, nie miałem nekomaty, dobra. Chciałbym, żeby w tej grze nam pokazywało jakiś sposób z tymi kartami. Czy masz taką personę, czy nie masz. To by bardzo pomogło, chociaż może pokazuje, tylko że ja nie pamiętam jak. Okej. Idziemy. Do widzenia. Oto wy! Skurwysyn. Dobra, bufu. Mam zimowe ubranie, mnie nie za... Ale zawsze możecie to zrobić. O cholera. Dobra, jest. Kto następny? Akihiko, okej. Okay. Item. Medical powder. Dobra. Ty. Musisz paść. Kurde! Gdybym wtedy bufu trafił, to by już jeden był z głowy. Ja pierdolę, niech zgadnę. Maragi. Maragi. Która to już śmierć? Siódma?
Pierdolę to. No nic. Trzeba iść dalej.